It's the Miami Beach. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych niesamowitych EDM newsach, których skupiamy się na niesamowitych newsach właśnie z muzyki elektronicznej, ale nie, w sumie to tak, no nie tylko w zasadzie, nie? A dzisiaj porozmawiamy sobie o najbliższej trasie koncertowej The Prodigy. Porozmawiamy sobie również o bardzo ciekawych funkcjach w najnowszych AirPodsach, czy chociażby też o nowym instrumencie od firmy Roland oraz o tym, jaki realistyczny pomnik byłego prezydenta Stanów USA trafił w Las Vegas. I to bardzo realistyczny. Aż do granic możliwości. I chyba nigdy tego nie zobaczę. Także zapraszam. W Dubaju ma się rozpocząć budowa nowej sfery, czyli tej takiej ogromnej kuli, która jest znana z Las Vegas. Bardzo ciekawy projekt. Tym razem właśnie ma trafić do Dubaju za, uwaga, 2 miliardy dolarów. Wow. Co prawda będzie to trochę co innego niż ta sfera w Las Vegas. Po pierwsze będzie trochę mniejsza, ponieważ będzie mieć ona około 110 metrów, gdzie Las Vegasowa sfera zawiera 112 metrów, ale to takie tam drobne różnice, które tam się tym tak bardzo do tego tak przypieprzał, prawda? Natomiast sam fakt, że ma coś takiego zostać zbudowane, jest bardzo ciekawą rzeczą. Ma tam być wysokiej klasy kompleks kurortów z hotelami od właśnie MGM. Będzie to bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście nadal wizualne, spektakularne wizualizacje w formie 3D będą też tam tworzone, tak jak w Las Vegas. Także generalnie druga taka sferka, taka gigantyczna kula ma się pojawić w drugim, w sumie bardzo podobnym do Las Vegas miasta, tylko że no, Dubaju, tak? Także jestem ciekaw, czy gdziekolwiek indziej jeszcze taka kulka będzie. Może w Katowicach kiedyś powstawią obok Spotka. Albo Spodek zamieni się w taką kulę. To było ciekawe. EDM News. Ekolodzy i naukowcy alarmują, ponieważ masowo zaczyna brakować w naszym kraju, w Polsce, wróbli. To nie jest jakby coś w zasadzie nowego, ponieważ już można zauważyć od jakiegoś czasu, że wróbli jest coraz mniej, aczkolwiek ostatnio jest zauważalny bardzo duży brak tych jakże niesamowitych, małych, ćwierkających takich słodziutkich ptaszków. I no, problemy wynikają z różnych przyczyn tak naprawdę, jak to w zasadzie bywa w świecie przyrody, ale jednym z głównych takich czynników jest, o dziwo, porządek. I teraz już mówię, o co chodzi, śpieszę z pomocą. Mianowicie jest coś takiego, że w różnych blokach, gdzie są różnego rodzaju chociażby takie szparki, gdzie mogą na przykład wróble sobie przesiadywać, wić sobie gniazdka. Często po remontach takich różnych budynków, czy to basenów, czy zoo, czy czegokolwiek innego, po prostu te miejsca są zamurowywane, przez co nie mają za bardzo wróbelki kochane gdzieś po prostu przebywać, wijać sobie gniazdek. Poza tym, na przykład, co się okazuje, nawet wynoszenie śmieci w kontekście, mam tutaj na myśli, zagregowania ich na te różne papier, metal i tak dalej, to okazuje się, że to też może mieć wpływ na to. Czyli o ironio, porządek może nam ograniczać wróble, ale nie tylko, ponieważ nie dość, że porządek, to jeszcze zanieczyszczenie, czyli w sumie nieporządek. Ja pierdolę. No w każdym razie chodzi o to, że biedne wróble nie mają co dawać swoim dzieciom do jedzenia, ponieważ brakuje owadów, a owadów brakuje prawdopodobnie, a właściwie to nie, że prawdopodobnie, tylko że na pewno, zanieczyszczenia powietrza. Dużo jest spalanych różnego rodzaju paliw, gazów. Taka sytuacja, nie? To powoduje, że jest mniej, rzadziej jest różnego rodzaju owactwa. What? I innych robali. W związku z czym, o ile wróble dorosłe mogą sobie jeść różnego rodzaju nasiona i tak dalej, to o tyle nie jest to korzystne dla dzieciaczków, dla piskląt, ponieważ one potrzebują
właśnie owadów. Co jest też ciekawą rzeczą, to fakt, że a propos właśnie zbierania nasion i tak dalej, to też nie jest to takie oczywiste, jak się wydaje, ale chociażby równiuteńkie koszenie trawy tutaj na ulicach, parkach i tak dalej, też może być powodowane to, że po prostu te ptaki mają ciężej po prostu znaleźć jakieś pożywienie. Czyli z jednej strony, jak dbamy troszeczkę o nasze miasta, jest nie najlepiej dla wróbli, a z drugiej strony zanieczyszczenie tego miasta, zwłaszcza powietrza, też jest dla wróbli powodem no, trochę skracania ich życia. Aktualnie jest ich około 6-7 milionów w naszym kraju, więc to nie jest tak źle, ale kiedyś było ich dużo, dużo więcej i niestety ich populacja spada, więc chcąc, nie chcąc, nadal wróbli jest coraz mniej na naszym podwórzu i niestety jest też tak, a właściwie no, jest taka prognoza, że no, prędzej czy później to będzie gatunek wymarły i będzie, nie będziemy w ogóle wiedzieć za niedługo, że coś takiego istniało jak wróbel. Zresztą nawet takie przysłowie, że pospolity jak wróbel coraz mniejsze ma znaczenie, bo to już jest praktycznie prawie że nieaktualne, także trochę, no trochę szkoda dla tych zwierzątków, prawda? Choćby wróbelki. BDM News. Apple oferuje pierwsze na świecie funkcje aparatu słuchowego w AirPods 2 i te słuchawki mają zostać wprowadzone na rynek już tą jesienią. Co ciekawe, to nie jest tylko oczywiście dla osób niesłyszących ta funkcja, ale funkcja jest też dobra dla tych, co po prostu chcą chronić swój słuch przed różnego rodzaju funkcji redukcji hałasu, co z tego, co wiadomo, ponoć jest to naukowo potwierdzone, że tak faktycznie może to działać, więc zobaczymy, czy faktycznie tak to będzie działać, ale w każdym razie jest to bardzo ciekawy pomysł i bardzo fajnie, że o czymś takim pomyślano, także jeżeli się to uda, no to dużo osób, oczywiście, których będą stać na iPhone'a i AirPods'a, które są ze sobą bardzo mocno powiązane, no to jeżeli będzie ich na to stać, to będą mogły sobie kupić i ich życie będzie teorii lepsze. Także jest to bardzo ciekawa opcja, funkcja i ciekawe, czy poza firmą Apple jeszcze jakieś firmy za niedługo pójdą w to. No i ciekawe, jak to się będzie w ogóle sprawdzać, bo nie będę ukrywał, trochę jestem sceptyczny, że to faktycznie będzie działać, ale z drugiej strony jest to też całkiem możliwe, no bo jednak technologia idzie do przodu, już coraz naprawdę dziwniejsze rzeczy wymyślano już od wielu lat ostatnio, więc jeżeli by coś takiego się udało, to naprawdę spoko, jeżeli faktycznie będzie to działać. BDM News. A skoro mowa o technologii, to pora jeszcze wspomnieć o nowym kieszonkowym instrumencie P6 Creative Sampler. Właściwie to powinien powiedzieć P6, ale dobra, nieważne. Od firmy Roland. Nowy sampler jest dostępny w zestawie z szeregiem kompaktowych instrumentów firmy Roland. Jest to też fajne, że można to podłączyć do aplikacji, czy to na Mac OS-ie czy na Windowsie i można dzięki temu zdobyć jeszcze więcej różnych funkcji, ale też ma funkcje takie normalne już budowane, chociażby różnego rodzaju efekty MFX, czyli Vinyl Simulator, Lo-Fi, Phaser i tam wiele innych różnych takich ciekawych, które są konfigurowalne. Są też nawet pogłosy różnego rodzaju, czy tam jakieś opóźnienia, echa, te sprawy, więc no spoko bajer, jak kogoś stać, to czemu nie? Jakby nie patrzeć, ten kompaktowy sampler jest też częścią nowej serii instrumentów firmy Roland w ogóle. Roland Era Compact, która obejmuje również różnego rodzaju syntezatory, maszyny bitowe, czy też tak zwany trender głosu. Także jestem ciekaw, jak to generalnie będzie działać. Fajna sprawa właśnie, że ten sprzęt też jest takim, w takiej wersji mini, wersji kieszonkowej, że gdziekolwiek jesteś, możesz nagrywać, obrabiać różnego rodzaju dźwięki w taki sposób, by stworzyć z tego jakąś ciekawą nutkę. Także z tego, co mi wiadomo, to już jest dostępne. Kosztuje $219, czy też 215 funtów brytyjskich, jak kto woli. Generalnie też jest on już na YouTubie pokazany, jak on mniej więcej działa i tak dalej, wiadomo. Także polecam sobie obczaić. No i co? Nie wiem. Jeżeli ktoś ma hajs, to czemu by sobie nie kupić? Zawsze to jest jakieś ciekawe rozwiązanie. I sam fakt tego, że można go wynieść spoza domu i coś tworzyć, też jest bardzo ciekawe, bo czasami natura nas może inspirować do
pewnego rodzaju dźwięków i tworzenia pewnego rodzaju muzyki, więc czemu by nie? Czemu by nie? Video News. EA Sports, czyli firma, która co roku wydaje różnego rodzaju sportowe gry, zwłaszcza z gry piłki nożnej, tak, prezentuje 117 utworów, ścieżek dźwiękowych do właśnie gry piłkarskiej FC 25. Wśród wykonawców muzyki elektronicznej będzie też tam ich całkiem spoko, bo będzie można między innymi znaleźć tam takich wykonawców jak Fred Again, Disclosure, Jamie XX, Nia Archives, Overmono, Biklava czy Ben Boomer. Te ścieżki dźwiękowe można odsłuchać na oficjalnej playliście Spotify właśnie tej firmy. Także warto sobie obczaić, bo jest tam dużo też ciekawych artystów. Chociażby też Charlie XCX, która ostatnio się stała bardzo popularną artystką i która też gdzieś tam miesza pop z muzyką elektroniczną, z muzyką dance. No i zobaczymy, czy przy tych nutkach nowych będzie się fajnie grało w piłkę nożną. Ja fanem gier sportowych, zwłaszcza właśnie piłki nożnej, nigdy jakoś specjalnie nie byłem, ale doceniam fakt, że artyści muzyki elektronicznej są też doceniani przez twórców gier i często, właściwie coraz częściej słyszy się o artystach muzyki elektronicznej, którzy albo tworzą specjalnie do gier jakieś akompaniamenty, albo ich utwory są po prostu, oczywiście ze zgodą, mam taką nadzieję, że ze zgodą, za jakąś tam licencją, są po prostu dodawane do danych gier. BDM News. The Prodigy rusza z trasą koncertową po Wielkiej Brytanii już w grudniu i już teraz można wykupić bilety, ponieważ są już one w sprzedaży. Między innymi wystąpią w takich miejscach jak chociażby Oxygen 2, Academy Brixton czy The Warehouse Project w Manchesterze. Teraz mają zamiar właśnie wystąpić w Wielkiej Brytanii przez cały miesiąc grudzień, a później po nowym roku mają zamiar chociażby mieć trasę koncertową w Australii. Także kto może i kto bardzo przepada za zespołem The Prodigy, to naprawdę warto kupić sobie bilet i czekać na grudniowe ich występy. A tak swoją drogą, jako dodatek dodam też, że każdej nocy zespół będzie wspierany przez DJ-a Jaguara Skillsa, a podczas dwóch ostatnich wieczorów trasy dołączy też do niego Jack Saunders. Także również dosyć znani artyści, zwłaszcza właśnie w Wielkiej Brytanii. Także będzie to bardzo ciekawa sprawa i ja osobiście szczerze nie mogę się doczekać, choć pewnie nie będzie mnie tam, ale i tak spoko, że w ogóle wracają do tras koncertowych po śmierci, jakby nie patrzeć, jednego z najważniejszych członków The Prodigy, którego ostatnimi razy jak występowali, to bardzo ładnie hołdowali, tak, w postaci różnego rodzaju, chociażby remiksu najnowszego The Firestarter, czy wiele tam innych. BDM News. A skoro mowa o Wielkiej Brytanii, to na szybko jeszcze tylko wspomnę, że jak dobrze wiecie, kryzys, jeżeli chodzi o kluby nosem Wielkiej Brytanii, cały czas mknie do przodu. I to jest ta zła wiadomość, ponieważ jak się okazuje, w tym roku zamknięto już 65 brytyjskich klubów nocnych. Ja pierdolę. Z nowego raportu wynika, że w Wielkiej Brytanii co tydzień zamykane są aż 3 kluby. O kurwa! Czy wiecie, ile to są aż 3 kluby? Tak. Otóż nie. To wbrew pozorom bardzo dużo. Chociaż w Wielkiej Brytanii na pewno tych klubów jest sporo, ale jednak sam fakt, no a dlaczego w ogóle te kluby są zamykane i tak dalej, to już kiedyś opowiadałem wam w newsach, tylko teraz nie pamiętam, czy w formie wideo, czy w formie jak podczas moich audycji. Tego aż do końca nie jestem w stanie stwierdzić, więc musicie popatrzeć po prostu. Okay. Polecam. BDM News. Znany DJ i producent John Digweed ostatnio niestety bardzo choruje i okazuje się, że aktualnie jest hospitalizowany. Jeszcze nie ma konkretnej informacji, co jest przyczyną jego nagłego takiego kryzysu zdrowotnego, ale jest to bardzo smutny news, zwłaszcza dla fanów tego artysty, z racji tego, że ostatnio miał mieć i w ogóle będzie miał mieć. Będzie jeszcze miał. Miau. Będzie jeszcze miał mieć. Kurde.
Powinien mieć jeszcze wiele różnych występów ostatnimi czasy i niestety te najbliższe występy są odwołane. Także jest to przykry news, ale najprzykrejszy. Stawy! Ale takim najprzykrejszym w tym. Pora umierać. Czy ja kiedykolwiek w życiu w jakichś newsach będę mógł się wysłowić normalnie? Nie wiem. Najbardziej smutne w tym wszystkim jest to, że po prostu ma problemy ze zdrowiem i nie wydaje się, że bardzo szybko one miną. Dlatego dużo artystów, jak i oczywiście jego fanów, czy też słuchaczy, wspiera go, co prawda słownie, ale to zawsze coś i życzy mu powodzenia w walce z tym syfem, jakim jest, no w zasadzie nie wiemy co, może kiedyś się dowiemy, na ten moment raczej nie ma co liczyć. Także ja też również Johnu Digweedowi życzę wszystkiego dobrego, jak najszybszego powrotu do zdrowia, no i mam nadzieję, że wygra z tym czymś, z czym się musi aktualnie borykać i że jeszcze będzie można go zobaczyć za niedługo na scenie klubowej. Od tego artysty powinni się uczyć wszyscy artyści muzyki, nie tylko elektronicznej, nie tylko DJ-e, ale wszyscy moim zdaniem, wszyscy, którzy chcą w jakiś sposób wesprzeć innych niesamowitych artystów, których warto wspierać, a na przykład o nich się za bardzo nie mówi, bo są niedocenianymi artystami. I takim artystą, od którego warto się uczyć i doceniać jego wkład w promocję różnych dobrych artystów, to oczywiście jestem ja. Ha! Gani! Ha! Ale poza mną oczywiście tak naprawdę chodziło mi o Ryana Elliota, czyli gościa z Detroit, który aktualnie mieszka co prawda w Niemczech, a konkretnie w Berlinie. Artysta, który zapowiedział swój 34-utworowy miks i kompilację, w której znajdą się właśnie niedowartościowani amerykańscy artyści, którzy czy to tworzą house, czy to tworzą techno, nieważne z jakiej części Ameryki, bo właśnie chodzi o to, żeby zebrać ich wszystkich tak trochę do kupy, bo każdy styl w Ameryce gdzieś tam pod kątem house'u, techno jest trochę inny. On po prostu chce dodać swoją małą część do tego, aby pomóc tym artystom uzyskać większą ekspozycję. Skoro jest znanym artystą i już jest na tyle taką osobą rozpoznawalną, że artyści słuchają jego kompilacji, to swoją pozycję chce wykorzystać właśnie do pomocy wspierania artystów, którzy są dosyć niszowi, a są warci uwagi. Osobiście uważam, że to jest bardzo dobre podejście do sprawy u Ryana Elliota i życzę, żeby każdy artysta w ten sposób właśnie prowadził. Zresztą, no i właśnie nie wiem, bo nie chcę, żeby to zostało źle odebrane. Raczej nie. Bo nie chcę tutaj w żaden sposób chwalić się nic z tych rzeczy, ale właśnie na przykład w moich selekcjach, które za niedługo będą nadchodzić, zresztą chociażby sam letnie selekcje, które ostatnio wychodziły, też poniekąd to miały, no też gdzieś tam poniekąd chcę właśnie pokazywać jakieś fajne kawałki od niszowych artystów, którzy są warci uwagi. W związku z tym, jeżeli jesteście jakimiś artystami, którzy chcielibyście się podzielić w szerszej publiczności swoją twórczością, to zapraszam na mojego maila blazik@raveradio.pl do wysyłania mi swoich utworów, tracków i jeżeli one mi się spodobają i będę uważał, że faktycznie są dobre, żeby je zaprezentować w selekcji na audycji Radia Rave FM, która już od października rusza właśnie ten nowy program, to zapraszam, bo wydaje mi się, że to też zawsze jakieś tam wsparcie będzie, a przynajmniej ja też przy okazji poznam nowych artystów, których bardzo chętnie będę śledził ich rozwój kariery, także zapraszam serdecznie. No i co? Tyle słowem wstępu. Nastały bardzo dziwne czasy aktualnie, spowodowane przez dużą większość jakichś dziwnych pomysłów, koncepcji od różnych wytwórni muzycznych, czy też różnego rodzaju sponsorów muzycznych, ponieważ teraz jest podobny problem do tego, co miało miejsce z TikTokiem, o którym też kiedyś opowiadałem, z usuwaniem utworów z ich biblioteczki z powodu tego, że jakaś dana wytwórnia nie spełniła oczekiwań według umowy, czy też tej umowy po prostu nie przedłużyła i tak dalej. Tylko tym razem sprawa jest grubsza, ponieważ dotyczy YouTube'a. Nie oszukujmy się, YouTube jeszcze przynajmniej jest popularniejszą stroną, popularniejszym serwisem internetowym niż TikTok. Także jest to bardzo w zasadzie
problematyczna sprawa, zwłaszcza, że dotyczy ona bardzo dużo znanych artystów, ponieważ między innymi Adele, Kendrick Lamar, Bob Dylan, czy chociażby Nirvana, no i w tym wiele innych artystów, którymi ich prawami autorskimi zajmuje się firma Sesak. I rozwaliło mnie, jak w Wikipedii tego wydawnictwa muzycznego Sesak zostało napisane, że Sesak to organizacja nastawiona na zysk. I to jest piękne, ale jakże i kurde mega prawdziwe i przykre, ponieważ dużo wytwórni właśnie niestety jest nastawionych na zysk, przez co dużo artystów, którzy podlegają niektórym tego typu wytwórniom, jak dochodzi co do czego, jak chociażby do tych problemów tutaj, ponieważ ta firma też nie przedłużyła umowy z YouTube'em i YouTube musiał być... No! God, please, no! YouTube musiał, chcąc nie chcąc, z racji odstąpienia od umowy, usunąć te utwory tych artystów, no to właśnie tacy artyści mają najbardziej przewalone, no bo wydawnictwo muzyczne może sobie jakoś poradzić, tak? YouTube sobie tym bardziej jakoś poradzi, ale ci artyści, którzy na tym jakby nie patrzeć też zarabiają, to oni naprawdę najbardziej dostawają strzał w kolano w takich sytuacjach. Więc mi jest bardzo szkoda tych artystów. No i też szkoda mi trochę fanów, bo nie będą mogli mieć szybkiego dostępu do teledysków właśnie ich ulubionych artystów. Także jest to bardzo przykra sprawa i no mam nadzieję, że jakoś to się wyjaśni, no i że artyści jakoś, nie wiem, to mają jakąś rekompensatę tego, albo że po prostu jakoś to się wyjaśni, cokolwiek, bo to jest po prostu... Dramat, kurwa! I w zasadzie nie wiemy dlaczego. Znaczy, nie wiem dlaczego. Zawsze wiadomo, że chodzi w głównej mierze o hajs, ale no rozumiecie, o co mi chodzi. Billion News. A teraz bardzo dziwny news. Nie wiem, jak się za bardzo za niego zabrać, choć to też, jak usłyszycie, o co mi chodzi, to mogło to zabrzmieć dosyć dziwnie teraz w tych ustach. Z powodu wyborów prezydenckich tego roku w Ameryce, to ich różnego rodzaju akcje reklamowe ludzi, którzy o tę prezydenturę walczą, stają się coraz dziwniejsze trochę. Mianowicie nad Las Vegas góruje pomnik Donalda Trumpa, przedstawiającego go jako nagiego. What? What the? Tak całkowicie. I to dzieło sztuki zostało wzniesione, oczywiście nie po to, żeby go obrazić, i ono góruje nad Interstate 15 w drodze do Utah. No i tak, cały nagi, mam na myśli, że nawet widać jego przyrodzenie, które też pewnie jest bardzo realistyczne, ponieważ jak sama strona, której to przeczytałem, podaje, przetłumaczyć na polski tak w wolnym tłumaczeniu, to ich tytuł jest, brzmi tak: Donald Trump, sprawdź jego małego dowódcę naczelnego. Widzisz mnie? Ooh, that's kind of small. Yikes. Okrutnik, no. Chyba wiecie, o co chodzi, prawda? Raczej nie. Chyba się domyślacie. Nie muszę tego mówić, że chodzi o putas. Co ciekawe, ta statua ma wysokość 43 stóp, czyli jakby to przeliczyć na metry, to ma ta statua około, właściwie ponad 13 metrów. No, ten news mnie zdrowo poruł i nie mogę odzobaczyć tego wizerunku, więc mówię o tym i dzielę się z wami tym wizerunkiem, żebyście wy też nie mogli o tym zapomnieć. Naprawdę nie musicie dziękować. No dobrze. Co ciekawe, ta statua nie jest tylko jakby jakimś wizerunkiem ani hejtującym, ani wielbiącym Donalda Trumpa, tylko to ma nawiązywać do kontrowersyjnej natury zarówno mężczyzny, jak i w zasadzie samej rzeźby. No tak było. Co ciekawe, statua jest też wykonana z pianki na prętach zbrojeniowych i waży około 6000 funtów, czyli to ponad 2721 kg, czyli po prostu ponad 2 tony. That's really impressive. Wow. No, ciężki ten Trumpik jest. Zresztą widać to po tym pięknym, majestatycznym brzuszku piwnym. Jest to, no, ciekawe, czy na stałe już to jest tam uwieczniony, czy jednak zniknie on. Pewnie jak zniknie, to będzie to wiadomo, kiedy zniknie, bo jednak on jest dosyć duży. W sensie Trump.
nie jego fujarka. W każdym razie to jakby nie jest pierwszy przykład w ogóle, kiedy Donald Trump został uwieczniony w takiej całej swojej okazałości, bo jak dobrze pamiętamy, znaczy ja tego nie pamiętam, ale jak dobrze ludzie pamiętają, to kiedy kandydował na prezydenta prawie 10 lat temu, bo w 2016 roku, to w miejscach publicznych pojawiała się seria nagich posągów przedstawiająca właśnie Donalda Trumpa. Brother, what's that? What's that, brother? Więc no nie wiem, może on ma taki fetysz, może Amerykanie właśnie dlatego wybrali wtedy Trumpa ze względu na jego piękne okazałości. Może im się po prostu podoba taki prawdziwy wygląd mężczyzny, jakim zapewne obdarzono Trumpa, w sensie natura go obdarzyła. Za każdym razem im idę dalej w las, tym bardziej mam ochotę wymiotować. Dlatego przepraszam bardzo, ale myślę, że zakończymy ten temat. EDM News. No i to by było na tyle w tym epizodzie EDM News. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie rozgadałem za dużo i że w miarę mogliście ogarnąć te newsy, no, że Wam się one w jakiś sposób podobały. To by było na tyle. Pamiętajcie, że już, uwaga, zmiana planów 17 października w czwartek, ponieważ z selekcjami comiesięcznymi będę jednak próbował do Was dotrzeć w czwartki, w połowie miesiąca w czwartki. Więc zapraszam, pamiętajcie o tym. Na pewno będę jeszcze informował na social mediach, ale zapraszam, pamiętajcie, zapiszcie sobie Blazik Selection 17 października 2024 roku. Zapraszam serdecznie. Zapraszam też przy okazji do followowania wydarzenia na Facebooku Rave FM Audio Festival, który nadciąga już wielkimi krokami, tyle że trochę później niż przeważnie było przez te 3 edycje, bo czwarta edycja nadejdzie dopiero w grudniu, ale wiecie, jak nadejdzie, to już z takim impetem, że naprawdę program będzie wyśmienity, zresztą jak zawsze, więc warto już teraz śledzić to wydarzenie, żeby o nim nie zapomnieć. Oczywiście będzie się ono odbywać w radiu, będziecie mogli sobie normalnie w domu przed radioodbiornikami albo nawet przed internetem sobie siedzieć i słuchać tego zasnego audiofestiwalu. Będzie mnóstwo różnych ciekawych gości, także zapraszam serdecznie również. I oczywiście zapraszam na social media RaveFM czy Blazik Official na Instagramie, tudzież też na Facebooku, Mixcloudzie, Spotify'u, YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu gdzieś piszecie RaveFM albo Blazik, to myślę, że Wam wyskoczy, bo jesteśmy już na tyle znani, że raczej wyskakujemy jako pierwsi. Ale w każdym razie zapraszam po prostu do śledzenia. Następne idą newsy prawdopodobnie już za 2 tygodnie. Jeszcze będę o wszystkim pewnie przypominał, ale to nie oznacza, że macie gdzieś tam zapomnieć, tak? Macie to zapisane na karteczce już? Macie? Ja chcę, wyślijcie zdjęcia nam w komentarzach, że macie zapisane. A propos komentarzy, to w ogóle zapraszam do komentowania, lajkowania tego filmiku. No i to na tyle. Spełniłem swój YouTube'owy obowiązek, czyli spamowaniem różnego rodzaju informacjami o tym, gdzie możecie nas znaleźć i tak dalej, więc mogę sobie teraz zrobić wolne. Także do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem w kolejnym niesamowitym, wspaniałym kąteciku. Peace, love and rave. Buziaki. Ciao. EDM News.